Pomysł stworzenia takiego alternatywnego połączenia drogowego zrodził się kilka lat temu. Gmina przygotowała wówczas projekt i chciała sięgnąć po rządowe pieniądze w ramach tzw. schetynówek. Niestety dofinansowania nie udało się otrzymać. W tym samym czasie były powodzie w Polsce i w innych powiatach. No, były lepiej punktowane drogi, te, które uległy zniszczeniu, szczególnie te ważniejsze drogi, no i myśmy wtedy nie otrzymali tego finansowania. Projekt, który wtedy trafił na półkę, teraz doczeka się realizacji. Impulsem do tego były kłopoty z wyjazdem z ulicy Jordana. Teraz można z niej wyjechać tylko na ulicę Oświęcimską. Ze względu na duży ruch na tej drodze, ale także coraz większą ilość aut wyjeżdżających z Jordana, czasem trwa to dość długo. Z tego wyjazdu korzystają nie tylko mieszkańcy usytuowanych przy tej ulicy bloków i domów, ale także policjanci z mieszczącej się tu komendy policji i pracownicy ZUS. W godzinach szczytu problem z wyjazdem jest duży, a alternatywnej drogi nie ma. Musieliśmy podjąć ten temat, bo jednak narasta coraz bardziej ten problem tutaj właśnie komunikacji, tych zatorów, korków, prawda, braku miejsc do parkowania. Droga łącząca ulicę Jordana i Partyzantów ma powstać tuż za ogrodzeniem budynku policji. Ma ona być oświetlona i z wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Dodatkowe parkingi pojawią się także na ulicy Jordana, gdzie zaplanowano kolejnych 30 takich miejsc. Będzie to i lepiej skomunikowane z parkingami, oświetlone, no i z własnych pieniędzy, tak jak powiedziałem, no bo w tej chwili pieniądze unijne już na tego typu drogowe rozwiązania już nie są. Dokumentacja potrzebna do tej inwestycji jest gotowa. Gmina zabezpieczyła także na ten cel pieniądze. Ze wstępnych szacunków wynika, że budowa tej drogi będzie kosztować nieco ponad 1 000 000 zł. Wkrótce miasto będzie ogłaszać przetarg. Burmistrz ma nadzieję, że kierowcy nową drogą pojadą jeszcze w tym roku.